Rusin po wakacjach z ukochanym informuje końcu. Musimy zrobić sobie przerwę. Kinga Rusin po wielu latach rozstała się z telewizją TVN. Od tamtego czasu, czyli od sierpnia 2020 roku. Bardzo rzadko bywa w Polsce. Dziennikarka razem z ukochanym prowadzą firmę z linią luksusowych i ekologicznych kosmetyków, które cieszą się sporym uznaniem. Para bardzo długo korzystała z uroków pracy zdalnej i mogła wywiązywać się ze swoich obowiązków z najróżniejszych miejsc na świecie. Rusin i Kujawa zwiedzili już m.in. Tanzanię, Malediwy, Kostary, Katalonię, Indonezję i Australię. Ostatnio para wspólnie odkrywała uroki i kulturę Indii. Jednak wszystko, co dobre, szybko się kończy. Kinga Rusin za pośrednictwem Instagrama poinformowała o końcu swoich wakacji i powrocie do Polski. Para musi zrobić sobie przerwę. Ależ ten czas leci. Już za chwilę święta. Czas wracać, żeby jeszcze zdążyć ulepić pierogi i wstawić barszcz. Żegnam się, na czas jakiś, z Indiami zdjęciami z pięknego Pałacu Królewskiego w Jadhpurze. Będę często do tych i innych zdjęć wracać. Na razie jednak musimy zrobić przerwę. Indie są nieprawdopodobnie intensywne. Na zmysły i emocje działa setki bodźców na raz. Nic dziwnego, że to właśnie tu narodziła się moja ukochana joga i medytacja. To czego bowiem w Indiach człowiek bardzo potrzebuje. A czego nie ma w nadmiarze, to spokój i wycieszenie. Namaste, napisała Kinga Rusin. Cieszycie się z jej powrotu do kraju?